witam Państwa. Zapraszam na kolejny program z cyklu Czas dla Wrocławia. Dziś naszym gościem w studiu jest pan Rafał Dudkiewicz, prezydent Wrocławia. Witam serdecznie. Panie prezydencie, spotykamy się na dosłownie kilka dni przed rozpoczęciem euro, czyli na 5 minut, przysłowiowe 5 minut przed pierwszym gwizdkiem. 17 kwietnia 2007 roku UEFA ogłosiła, że Polska i Ukraina, w tym m.in. cztery miasta gospodarze, będą podejmować gości na euro jako organizatorzy. Panie prezydencie, jakie to były, jaka to była pięciolatka, Byłem patrząc w... dziś z perspektywy czerwca, 5 czerwca 2012? Byłem wtedy na rynku. Bardzo się, bardzo się ucieszyłem. Myślę, że to były dobre lata dla, dla, dla Wrocławia, lata wytężonej pracy, bardzo dużego wysiłku inwestycyjnego, szczęśliwie nie tylko miasta, ale też instytucji państwowych i trochę, trochę regionu, czyli Dolnego, Dolnego, Dolnego Śląska. Efekty są, jak sądzę, zadowalające i będą służyć nam przez lata. Mam na myśli terminal, obwodnice, dworzec wyremontowany, prawda? wszystkie te rzeczy, które, o których mówimy, że, że one na euro, tak? no ale przecież na, tak naprawdę one są po to, żeby, żeby móc na co dzień z nich korzystać. To jest pierwsza część odpowiedzi, druga, to zobaczymy, jak, prawda, jak piłkarze wykorzystali ten pięcioletni okres, cały czas czekamy na mecz 16. W którym ja wyrokuję, czy prorokuję, że, że Polacy wygrają z Czechami i awansują, i bardzo trzymam, yy, trzymam kciuki. No Bo wymiar sportowy wydarzenia jest też, bardzo, jest też bardzo ważny. A po latach się przekonamy, za rok, za dwa lata się przekonamy, czy, czy efekt marketingowy, promocyjny był wystarczająco duży, czy był taki, jak, jak oczekiwaliśmy. To dzisiaj tego nie będziemy wiedzieli, ale już bardzo niedługo dowiemy się, czy Czesi chcą przyjechać ponownie, prawda, czy. czy Widzowie, czy też kibice z innych krajów chcą odwiedzać Gdańsk, Wrocław. Poznaj. Panie prezydencie, zostawmy na moment tę piłkarską, ten piłkarski wymiar Euro 2012. Ja chciałabym bardziej skoncentrować się dziś na tym społecznym i politycznym wymiarze Mistrzostw Europy. Powiedział pan, że były to pięć, było to pięć lat ciężkiej pracy, sporego wysiłku przy zaangażowaniu różnych stron. Nie ma pan troszkę żalu o takie, jak to mówią urzędnicy, niektórzy urzędnicy we Wrocławiu, małego zaangażowania Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego w przygotowania do euro? Nie, 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 nie mam żalu. Pojawiły się takie zdania przy okazji pociągu na choćby na, na stadion, czy w ogóle inwestycji. Nie, ja nie zewnętrz. mam żalu. Ja po pierwsze bardzo rzadko chowam jakiekolwiek urazy i tu nie mam żadnego żalu. Czasem, czasem się uśmiechnę jak... Jak urząd marszałkowski się chwali przygotowaniami do, do EURO, ale mój, mój Boże, to znaczy... Mam raczej takie wrażenie, że to jest wspólny sukces... Przepraszam, że to tak zabrzmi, ale wspólny sukces wszystkich, wszystkich, wszystkich Polaków, więc żalu nie. Jest, jest teraz kolejne duże przedsięwzięcie przed nami, które się nazywa Europejska Stolica Kultury i... Może się uda o tym przedsięwzięciu porozmawiać razem. Dobrze, jeszcze na moment politycznie. O trudny moment, przypuszczam, który mógłby się takim okazać, gdyby Platforma Obywatelska Wrocławska Miejska doprowadziła do powstania komisji badającej wszystkie kwestie związane z inwestycjami na euro. Takie pomysły pojawiły się kilka miesięcy temu. Platforma Obywatelska chciała. O no, ale... trudny moment? Czy... Nie, nie, dlatego, że tak naprawdę przecież jest podkomisja, która jest częścią komisji rewizyjnej, która bada wszystko. I, i proszę bardzo, to czy znaczy wszystkie pieniądze, którymi dysponujemy, są pieniądzmi no, pani, pana i moimi publicznymi, podatników, podatników więc one, one oczywiście muszą być poddane możliwie szerokiej, szerokiej kontroli. Tam chodziło tylko o spór natury formalno-prawnej, czy jak już jest komisja, która jest częścią komisji rewizyjnej, czy można powoływać dodatkową? Dodatkową komisję, oraz troszkę chodziło o to, żeby samo powoływanie komisji nie było rozgrywką, jakby taką, no, żeby nie było uprawianiem po, yy, po, poli, polityki. Tak, tak, tak myślę. Czy polityczki. <laughs> ja tam Natomiast powiedzieć. chcę powiedzieć, że parę razy, a propos tego podziału kto co zrobił, prawda? Parę razy spotkały nas takie wybitne komplementy, dlatego że terminal lotniczy to jest inwestycja samorządowa. Która jak pan premier, i ja to mówię z dumą pewną, jak pan premier poka pokazywał dokonania rządu, to, była wyświetlana, to był wyświetlany terminal we, 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 we Wrocławiu. Mam jako sztandarowe dzieło. Jako sztandarowe dzieło. Euro. Tak, no to jest oczywiście dzieło samorządowe. Ja, ja mam wrażenie, że, że oni tam nawet w Warszawie nie wiedzieli, że to nie oni zbudowali, ale okej, okay, no raz jeszcze. To jest wspólny dorobek, dorobek polski. Panie prezydencie, to były takie może mniej trudne chwile. Na pewno trudnym momentem była decyzja o wycofaniu się mostu stalu z inwestycji. No właśnie, na ile to była trudna inwestycja, yy, decyzja, na ile dziś widać, że efekty są pozytywne? Jak Pan ocenia to z perspektywy czasu, wtedy tych <laughs> trudnych momentów? No tak trzeba, było, tak trzeba było postąpić. Generalnie powiedziałbym tak, może odpowiem w dwóch, w dwóch krokach. Po pierwsze, wciąż uważam, jestem przekonany, a nawet jeszcze bardziej przekonany, że tak trzeba było postąpić, kropka. Druga część odpowiedzi jest następująca. Otóż my się spotykamy z pewną nową dla nas rzeczywistością, prawda? Czyli po raz pierwszy w Polsce tak duże inwestycje, prawda? Po raz pierwszy budowaliśmy nowe, nowe stadiony. Nikt nie miał takiej umiejętności do tej pory i w sposób oczywisty wszyscy i ci, którzy budowali, ci, którzy nadzorowali budowy no dobrnęli do dobrego końca, ale w trakcie popełniali różnego rodzaju różnego rodzaju błędy. Ja zawsze mówię, że to jest najzwyczajniej w świecie, tak jak z jeżdżeniem na nartach, prawda? Jak się stanie pierwsze w życiu na stoku, to człowiek musi się parę razy przewrócić, ale właśnie po to się przewraca, żeby za czwartym razem, jak są zdolniejsi, to trochę szybciej jechać bardzo sprawnie. Ale naprawdę we wszystkich przedsięwzięciach dobrnęliśmy do dobrego, dobrego końca. I skala sporów, w gruncie rzeczy, one były, pewnie, że lepiej, gdyby ich nie było, prawda? Ale, ale były, tym niemniej procentowo to obejmowały Mniejszą część przedsięwzięć, którymi się zajmowaliśmy. Kolejny trudny moment to y, sytuacja, w której podwykonawcy, y, którzy dziś y, realizują pewne inwestycje Ta. na stadionie, protestują, domagając się od głównego wykonawcy należnych Ta. pieniędzy. Panie prezydencie, czy to też jest taki moment, który kładzie się troszkę cieniem y, w tej pięknej drodze do euro? Nie. Po pierwsze, w większości, choć nie we wszystkich przypadkach, oczekiwania podwykonawców są, są słuszne. I to oczywiście niedobrze, że, 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 że one nie są zaspokajane. Po drugie, i najważniejsze, my, w stosunku do generalnego wyko wykonawcy, wywiązujemy się w 100% ze wszystkich, wszystkich płatności. Po trzecie, nawet prawo, prawo stwarza ograniczoną możliwość interwencji. Bo no, no proszę sobie wyobrazić, prawda? jeżeli wynajmujemy malarza który maluje nam mieszkanie, to niekoniecznie jesteśmy skłonni sprawdzać, czy sklep dataliczny, w którym on kupił farbę do malowania, zapłacił wcześniej rachunek do hurtowni. W tym łańcuchu prawda, podwykonawców czy, czy, czy dostawców nie wszystko jesteśmy w stanie natychmiast sprawdzić. We wszystkich sytuacjach, w których dochodziły do nas sygnały, że coś było nie w porządku, staraliśmy się i staramy w dalszym ciągu, bo kilka takich spraw trwa jeszcze, i, i, interweniować. I na koniec Powiedziałem, że każde słuszne oczekiwanie jest zasadne i niedobrze jak nie jest zaspokojone. Natomiast pamiętając o tym, że stadion kosztował kosztuje kilkaset milionów złotych, to w tym sensie skala, skala zobowiązań jest bardzo. Jest bardzo procentowo jest bardzo niewielka. Ona, raz jeszcze, bo ja nie chcę urazić żadnego produktu. Tak, jednak dla tych wykonawców wiadomo, że to jest firm, kilkaset to, tysięcy złotych. To może być bardzo ważny, to może być bardzo, bardzo ważki, 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 ważki pieniądz. Ale znów się kłania to, o czym mówiłem wcześniej. W sensie pewnego zjawiska, jak po prostu wszyscy i budujący Stadion Narodowy i budujący Stadion w Gdańsku i, i my i, i inwestując w inne przedsięwzięcia już za rok, za dwa będziemy, będziemy dużo mądrzejsi, prawda? Bo, bo spotkaliśmy się po raz pierwszy z pewnymi zjawiskami. Teraz będziemy starali się tak kształtować procesy inwestycyjne, żeby ich unikać, choć pewnie pojawią się, odpukuje jakieś nowe pułapki. Odbiory techniczne to były też takie ważne momenty w ostatnich miesiącach, kiedy to dowiadywaliśmy się my, jako dziennikarze, którzy relacjonują um, wszystkie sprawy związane z budową stadionu opinii publicznej. Dowiadywaliśmy się, co i róż, że kolejne odbiory techniczne zostały przesuwane, nie było zgody, a to Policja to Straży Pożarnej. To były też takie trudne momenty, które ważyły na tym, że ta droga nie była były trudne, choć, różami. Były trudne, choć jak pani wie, ja jestem... Mm... Niecierpliwy, ale, ale trzymający nerwy, nerwy na wodzy. I oczywiście, jak zawsze w takich, w takich sytuacjach zdarza się kilka problemów. To znaczy, niektóre urządzenia nie zadziałają. Prawda? W spółce, która z, z mojej strony nadzorowała wykonanie stadionu, musiałem dokonać w końcu pewnych wymian, wymian personalnych. Wykonawcy, podwykonawcy nie zawsze byli, może nie posłużę się słowem rzetelni, ale nie zawsze byli wystarczająco precyzyjni. Prawda, każde przesunięcie terminu jest oczywiście irytujące dla, dla opinii publicznej i ja to rozumiem. Choć, z drugiej strony każdy, kto budował dom bądź wykańczał mieszkanie, też rozumie, że no, że właśnie dostawca okien może się spóźnić. Że terminy prawda? są zwykle że, po że, to, żeby ich nie dotrzymywać. Panie prezydencie... Że w rzeczywistości budowlanej... Jest ale, troszkę inaczej niż Ale szczęśliwie, i to jest największa zaleta euro, ja to wielokrotnie podkreślam, szczęśliwie jedna, jedna rzecz była nieprzesuwalna, mianowicie mistrzostwa, które się właśnie rozpoczęły. Prawda? Mistrzostwa Europy były nieprzesuwalne i dzięki temu mamy stadion, mamy terminal, jest. mamy dworzec i itd. Panie prezydencie, prywatne pytanie, ale tak. myślę, że pytanie, które także dla Pana będzie istotne. Jakie najważniejsze były dla Pana doświadczenia na tej pięcioletniej drodze? Czy to były doświadczenia, które... Zresztą, jakie doświadczenia? Proszę. Po prostu to był pytanie. bardzo stresujący, stresujący okres. On był trudny dla mnie i dla mojej, dla mojej rodziny. Myślę, że był wielokrotnie też bardzo, myślę, jestem przekonany, bardzo trudny dla moich współpracowników, także w kontakcie, w kontakcie ze mną. Choć bardzo się starałem tych napięć wewnętrznych nie... nie nie, nie pokazywać ich opinii, opinii, opinii publicznej. <laughs> Chyba tyle. Pozostaje wiara w ludzi ta sama, która była przed pięcioma laty? Pozostaje wiara w procedury? Czy, czy coś zawiodło na tej jeszcze, drodze? Jeszcze, jeszcze, jeszcze większa, jeszcze większa wiara, wiara w ludzi. Może jest taki cień... Hmm, Czasem polityka się mieszała tak po prostu po to, żeby, żeby się zajmować, jak to mówią piarowcy, robieniem dymu. Tak, ale też o tym, też o tym zapomnijmy. Generalnie, bo, bo ja, ja, ja w ogóle mam skłonność do tego, żeby myśleć życzywie, życzliwie o ludziach, a o pewnych zjawiskach, żeby myśleć w kategoriach w kategoriach procesów, prawda? I, i procesów, procedur. Tam się pewne rzeczy nie układały, ale koniec był, koniec był czy jest szczęśliwy. Choć prawdę powiedziawszy, to, to nie jest jeszcze koniec, bo to znaczy, dzieło jest. 1-3 lipca będzie koniec? Ten no zwieńczy... właśnie, też jeszcze, też, też jeszcze, jeszcze nie. nie. To znaczy, jest zwieńczenie, ale przecież teraz przyjdą różne instytucje kontrolne, które ponownie będą sprawdzały i, 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 i rozliczały. I to ten koniec zwieńczy dzieło. Teraz ten, ten Jednak, Znaczy ja uważam, że będzie najlepiej na świecie, jeżeli 16 awansujemy. Zostawmy, Panie Prezydencie, trudności, jakość życia. Powiedział Pan o tym na początku rozmowy: zmieniła się jakość życia. Z jakich przedsięwzięć, inwestycji jest Pan najbardziej zadowolony? Z tych inwestycji, które zmienią jakość życia Wrocławian? No bez wątpienia usprawnienie systemu komunikacyjnego i transportu zbiorowego. Mianowicie. To, to zaraz się Państwo uśmiechną, ale myśmy naprawdę odkorkowali Wrocław. To znaczy, no, oczywiście, że zawsze mogłoby być jeszcze, jeszcze lepiej, ale w porównaniu z sytuacją, którą mieliśmy jeszcze dwa lata temu, jest naprawdę, naprawdę jest wyraźny postęp. Średnia prędkość przejazdu przez, przez miasto wzrosła o 50%. O 50%, więc to jest duży, duże osiągnięcie. Rzecz jasna, w największym stopniu zawdzięczamy jej autostradowej obwodnicy Wrocławia, która jest inwestycją, inwestycją rządową ale też trochę inwestycją prawda miejskim, obwodnicy śródmiejskiej, innym ciągom komunikacyjnym. Także układ komunikacji zbiorowej się bardzo poprawia. Tam też jest jeszcze dużo do zrobienia, ale naprawdę postęp, postęp jest istotny. Więc to są, to są takie przedmioty mojego ogromnego zadowolenia. Ani na chwilę nie wolno przestać, prawda? bo świat trzeba nieustannie trzeba nieustannie po, 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 porządkować, ale jakbym miał... Za coś chwalić Wrocław, to właśnie za te usprawnienia w transporcie zbiorowym i w komunikacji. Panie prezydencie, widział pan spod reklamowy zachęcający e, turystów kibiców e, prezydenta Poznania, który zaprasza na pierogi? Nie, tak. Myślał pan o podobnym? Nie. Przyszła, przyszła do mnie telewizja TVN i zapytała o ten spod reklamowy, i dlatego zaraz potem z ciekawości obejrzałem. Tam są chyba pierogi i, tak, i ziemniaki. Tak. I tam jest jakieś skojarzenie do, do, do jakiegoś komicznego, amerykańskiego czy angielskiego. Ale ja. Jejku. sympatyczny jest. Pytam o to. Pytam o tak ja bym zwane... nie wystąpił, tak? Ja bym nie wystąpił, tak? Nie, nie zdecydowałby się pan tego, nie, tego nie, nie, nie. rodzaju propozycję. Jeżeli już, to poprosiłbym jakiegoś znanego Wrocław... w, 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 wrocławianina, ale to jest rzecz indywidualnej oceny. Panie prezydencie, y, wielu wrocławian, wielu kibiców ocenia także przystrojenie miasta. Czy Miasto nie myślało o tym, by powitać turystów w ich kibiców, w ich językach, w jakiejś formie banerów <tryk> elektronicznych, plakatów, w jakiejkolwiek formie innej nie. niż UEFA. Banerów nie, ale pojawi się bardzo dużo jeszcze, jeszcze materiałów drukowanych w, w, w różnych językach, głównie po czesku i po, i po rosyjsku. Niedużo po grecku, ponieważ akurat greckich kibiców będzie. Będzie mniej. No, z banerami to już pewnie nie zdążymy, natomiast jeśli chodzi o znakowanie, to jest taka sympatyczna i niesympatyczna rzecz i bardzo bym prosił o umiar w tej, sp w tej sprawie. Mianowicie masowo na nginie oznako, oznakowanie. Na pamiątkę. Po prostu ludzie zabierają na pamiątkę. i Ja rozumiem, że to jest wyraz entuzjazmu, ale strasznie proszę, bo to wszystkich nas kosztuje po prostu. To znaczy my musimy uzupełniać i, i wszyscy Państwo za to, za, za, za to muszą zapłacić na koniec. Panie Prezydencie, będzie Pan, rozumiem, we Wrocławiu na meczach? Na będę, wszystkich trzech meczach? Będę na wszystkich trzech meczach. Będzie Pan zaglądał do strefy kibica? Hmm. Najmniej chętnie strefa Kibica jest taką moją bolączką. Ona mi się w sensie estetycznym bardzo nie podoba. Uważam, że musieliśmy ją zrobić, bo tak czy inaczej kibice by się gromadzili, gromadzili na rynku. Bardzo prosiłem, żeby ona wyglądała lepiej. I teraz powiem tak. Prosiłbym, Były prezydent Wrocławia Bogdan Zdrojewski krytykuje ten pomysł, że to właśnie centrum miasta jest strefą Kibica. Bez komentarza. Natomiast ja bym powiedział tak. Po pierwsze, prosiłbym, aby zrozumieć, że to jest koszt uzyskania przychodu i ten przychód w wypadku Wrocławia jest bardzo duży. Zaś wszystkich, których w sensie estetycznym ta estetyka razi, naprawdę proszę o trzy tygodnie cierpliwości i o przyjęcie, przyjęcie przeprosin. Razem z wieloma osobami nie do końca jestem zadowolony, ale to przecież nie jest na zawsze. To jest na chwilę, a w suma sumarum dla Wrocławia się bardzo opłacało i opłaca. I po trzech tygodniach wszystko wróci. Życie Wrocławia wróci do normy. Panie prezydencie, jak pan myśli, kto wygra Mistrzostwa Europy? Nie wiem. Chciałbym, żeby Polacy zaszli jak, jak, jak najdalej. Ja jestem bardzo taki konserwatywny w poglądach, więc wciąż myślę, że w tej czołówce będą Hiszpanie, Niemcy, Holendrzy. No i zostawiam czwarte miejsce dla nas. Rafał Dudkiewicz niezwykle entuzjastycznie, jeśli chodzi o podejście do polskiej drużyny, ale jednak może się sprawdzi prezydent Wrocławia budzi się naszym gościem. Dziękuję serdecznie, Państwu dziękuję, dziękuję za uwagę. Kolejny program za tydzień. Do zobaczenia.